Jaka była człowieka matką, urodzicą dziewicą, Bogiem zbawienia Maryi, Królowo Świata i Królowo Polski, Królowo Polski. Przynosimy do stóp Twej całe wielkie wieki naszej wierności Bogu i Kościołowi Chrystusowemu, wieki wierności posłannictwu narodu, który przed tysiącem lat został umęty w wodę Chrztu Świętego. Starosto, panie przewodniczący, szanowni radni, drodzy dyrektorzy, nauczyciele, drodzy uczniowie, szanowni państwo, media. Są wydarzenia, które zapisują się na trwale w historii narodu. Kultywowanie pamięci o nich to najlepsza lekcja patriotyzmu, utrwalająca świadomość tożsamości narodowej i dumy z bycia Polakiem. Każdy wolny i sprawiedliwy naród dąży do posiadania własnego państwa. Każdy sprawiedliwy naród ma swoją kartę wolności i niepodległości, którą zwie się ustawą zasadniczą, czyli konstytucją. My Polacy od 231 lat mamy swoją konstytucję i w imię wolności, niepodległości i sprawiedliwości jesteśmy jej wierni. Konstytucja, wielkie dzieło Sejmu Czteroletniego, miała przerwać pasmo klęsk i niepowodzeń, jakie nawiedzały Rzeczpospolitą w XVIII wieku. Lecz sąsiednie mocarstwa, wykorzystując słabość Polski, doprowadziły do jej rozbioru. Pomimo to Sejm Walny po burzliwych obradach uchwalił konstytucję będącą fundamentem niezbędnych reform Rzeczpospolitej. Ustawa zasadnicza Rzeczypospolitej Obojga Narodów, przyjęta 3 maja 1791 roku na Zamku Królewskim w Warszawie, przewidywała wprowadzenie monarchii dziedzicznej, stworzenie nowoczesnej armii, zrównanie praw szlachty mieszczaństwa, opiekę nad chłopami, znosiła liberum veto. I póki żyjemy, będziemy pamiętali o niej i będziemy gromadzili się, by oddać cześć jej twórcom. Bardzo serdecznie wszystkich witam zgromadzonych w rocznicę uchwalenia konstytucji. Wydarzenia, które samo w sobie stanowiło akt odwagi, które przesądziło o tym, że Polacy stanęli w jednym szeregu nowoczesnych narodów świata. Tegoroczna rocznica przypada na bardzo trudny czas. Po pandemii nadeszła agresja hybrydowa na granicy polsko-białoruskiej. 24 lutego wzmacniająca, reformująca swoją państwowość Ukraina została barbarzyńsko napadnięta przez Rosję, która nie wyrzekła się wojny jako narzędzia politycznego. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą dowodzą, że nie ma wolności danej raz na zawsze. Rosyjska agresja zmusiła miliony ludzi, przede wszystkim kobiet i dzieci, do ucieczki przed piekłem wojny. Polacy stanęli na wysokości zadania. Przez to zostali się ostoją dla uchodźców z Ukrainy. I nie ma żadnych wątpliwości, że okazana dobroć, ofiarność, gościnność została dostrzeżona i wyakcentowana przez światową opinię publiczną. Za każdy gest dobrej woli bardzo serdecznie dziękuję. Niedługo będziemy obchodzili 77. rocznicę zakończenia II wojny światowej. Wydarzenie odległe w czasie, a jednak wciąż żywe. Żywe w pamięci pokolenia, które było jej uczestnikiem i świadkiem. Żywe również dla nas, którzy straszne dni znamy jedynie z opowieści ojców i dziadów oraz lekcji historii i relacji zza naszej wschodniej granicy. Losy narodu polskiego wielokrotnie wystawiane były na próby, nierzadko bolesne, wymagające ofiar. I dlatego dla Polaków historia to coś więcej niż tylko fakty z przeszłości. Świadomość historyczna jest nieodłączną częścią naszej mentalności narodowej, wrażliwości politycznej i sposobu oceny życia. Dla nas, podobnie jak dla starożytnych Rzymian, historia jest nauczycielką życia. Nie można przymykać oczu na pojawianie się kolejnych dyktatorów i zbrodniczych systemów. Złu, bez względu na to, gdzie ono występuje, należy przeciwstawiać się z całą mocą i bezwzględnością. Bo całe zło tego świata może dziać się tylko z przyzwolenia i obojętności innych.
Nie możemy być jednak niewolnikami swojej historii. Na przeszłość musimy patrzeć jak na źródło wiedzy, księgę przestróg, kierunkowskaz działań. Narody, podobnie jak ludzie, niechętnie rozstają się z mitami, których żyją, które umacniają w nich poczucie wyjątkowości i dziejowej misji. Wygodnie jest przecież żyć w świecie półprawd i przemilczeń. Świat wówczas wydaje się prostszy i bardziej zrozumiały. Tymczasem nasz wielki rodak papież Jan Paweł II mówił: nie bójcie się prawdy, tylko w prawdzie jest siła i zrozumienie przyszłości. Zastanawiamy się bardzo często, czy w życiu społecznym nie ma ciągle zbyt dużo pesymizmu i wzajemnych pretensji, a zbyt mało patriotyzmu wynikającego z narodowej dumy i nadziei. Czy nie brakuje nam poczucia wspólnoty? Czy doceniamy sukcesy i zmiany na lepsze? Pamiętając o dzisiejszym pięknym święcie i tym, czego doświadczamy, uważajmy, by we wzajemnych relacjach, debatach, sporach, tak jak po uchwaleniu Konstytucji 3 maja, nie przekroczyć granicy, poza którą niczego dobrego zbudować się nie da. Na zakończenie chciałbym bardzo serdecznie podziękować księdzu proboszczowi, księdzu Krzysztofowi za piękną homilię o naszych trzech matkach. Dziękuję zespołom, które tutaj się będą za chwilę prezentowały, uczniom zespołu szkolno-przedszkolnego w Konstantynowie, harcerzom Pogodnej Jesieni, wszystkim, którzy przygotowali te występy. Po zakończeniu tej części artystycznej udamy się do pomniku, złożymy wiązanki kwiatów. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich, szczególnie dzieci, bo na zakończenie czeka ich słodki upominek. Za dzisiejszą obecność i za to takie potwierdzenie, że jesteśmy przywiązani do tych trzech matek, o których tutaj wielokrotnie dzisiaj wspomniano, bardzo gorąco dziękuję i życzę miłego świętowania. Dziękuję bardzo.